Witam Was serdecznie na drugiej auli w tym sezonie, w drugiej w kampusie. Cieszymy się, że tak dużo z Was przyszło. Bardzo ciekawy temat, do którego wracamy już, właściwie nie jest to pierwszy raz na auli, kiedy mówimy o wirtualnej rzeczywistości, ale wiemy, że to jest jeden z gorętszych tematów, gorętszych technologii, która się błyskawicznie rozwija i która Was wszystkich mocno kręci. Chcecie się dowiedzieć jak najwięcej. Dlatego do tego tematu wracamy, dlatego mamy też dzisiaj na żywo ten sprzęt. Możecie go przetestować już w tej chwili po auli, po prezentacjach na górze. Mamy Oculusy, jest HTC, głównie gry, ale po prostu możecie zobaczyć, jak jest też aplikacja do tworzenia programów właśnie w VR-ze. I to Wam pozwoli poczuć, jeśli ktoś jeszcze nie próbował, ale też zobaczyć, jakie są po prostu nowości, nowinki, jakie są nowe osiągnięcia w tej technologii. Mamy też mówców, którzy na auli byli i mówili o VR-ze czy augmented reality. To będziecie mogli też, jakby ci, którzy z nami byli poprzednio, na poprzednim spotkaniu jeszcze w Koźmińskim, będą mogli zobaczyć, co się zmieniło. Na pewno też czerpiecie wiedzę z innych źródeł niż aula, więc oczywiście to nie jest konieczne odwoływanie się do poprzedniego spotkania, ale też i Paweł Ruszlewski nam opowie o tym. Byłeś, zaczynaliście właściwie, znaczy już dosyć zaawansowana technologia, ale podejrzewam, że w ogóle jesteście lata świetlne do przodu w stosunku do tego, co było, więc chcemy zobaczyć. Jest też Paweł Surgiel, który jest chyba już naszym specjalistą od VR-u, zawsze o tych nowych technologiach nam opowiada. Nie wiem, Paweł powie, który raz jest na auli, ja już nie chcę liczyć. Łukasz Leśniak trochę się spóźni, będzie też Senfino, będzie opowiadał o akceleratorze dla startupów. Nowy gość u nas, Bogumił Jankiewicz, tym, czym się zajmuje. I Adam Cygielski, też pierwszy raz jesteś na auli. Prawda? Właśnie o tym, jak tworzyć aplikacje i gry na... taki dałeś nam tytuł. Jak będziesz mówił o czym innym, to oczywiście nie będziemy cię rozliczać, ale to w takim razie będzie dla nas wszystkich jakaś nowa rzecz. Ja nie zajmuję wam już czasu. Jest też dzisiaj Artur Kurasiński z nami, który potem... Zapraszam, że jeśli macie jakieś sprawy takie aulowe, to do Artura. I co, zaczynamy. Pierwsza prezentacja, Paweł Ruszlewski, Senfino, o HoloLensach, Mixed Reality. Mixed Reality o HoloLensach i nie tylko, tak jak powiedziałeś, super, lata świetne do przodu, co się wydarzyło, co się będzie działo. Czy mógłbym poprosić? Okej, super. Cześć, nazywam się Paweł Ruszlewski i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć coś więcej o Mixed Reality, które to wcześniej się pojawiało, AR, VR, czym jest w takim razie Mixed Reality, ale o tym na spokojnie opowiem. O tym, co się wydarzyło w kontekście Mixed Reality przez ostatni rok oraz w jakim kierunku przede wszystkim zmierzamy, bo taki opis tego, co było, to możecie sobie spokojnie wygooglować w internecie, znaleźć, ale najważniejsze jest to, z czym wiążą się te rzeczy, które wydarzyły się w tym roku i co nas czeka w przyszłości. Zanim jeszcze o tym, dlaczego tu jestem, czym się zajmuję, jak już powiedziałem, nazywam się Paweł Ruszlewski, na co dzień pracuję w firmie Senfino. Senfino jest firmą, która powstała 5 lat temu i specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań do naszych partnerów biznesowych, gdzie u podstaw tych wszystkich rozwiązań jest de facto technologia. Niezależnie czy jest to aplikacja mobilna, strona internetowa, rozwiązanie chmurowe, sztuczna inteligencja, VR, AR czy Mixed Reality, dla nas to jest jakieś narzędzie, za pomocą którego nasi partnerzy biznesowi rozwiązują swoje konkretne problemy. Ja pracuję jako szef działu design, więc tworzymy te wszystkie produkty oraz też zajmuję się inicjatywą z Senfino Labs, czyli eksplorujemy te technologie, które będą do wykorzystania właśnie w biznesie. I przechodząc już do tematu tej prezentacji, czym jest Mixed Reality? Z tym terminem się Państwo spotkali? Spotkaliście się? Kto kojarzy? Dobrze. Zaraz wam powiem, dlaczego to jest coś innego, niż wam się w tym momencie prawdopodobnie wydaje. Ponieważ Mixed Reality, żeby o tym
zacząć mówić, to musisz się odwołać do takiego urządzenia. Microsoft HoloLens. Ktoś używał tej sali? Okej. Dla tych, którzy nie używali tego urządzenia, to jest w pełni autonomiczny komputer od firmy Microsoft, który zakładamy na głowę. Nie potrzebujemy żadnych innych urządzeń. Zakładamy ten headset na głowę i jesteśmy w stanie w przestrzeni fizycznej wyświetlić tego typu aplikacje. To znaczy obiekty, które zachowują się jak fizyczne obiekty, tylko są hologramami. Jesteśmy w stanie wokół nich przechodzić, zajrzeć do środka bez żadnych znaczników, bez żadnych markerów. Są to w pełni działające aplikacje tylko i wyłącznie na tym headsetie, który mamy na głowę. I Microsoft reklamował to urządzenie jako Mixed Reality Headset. I nawet na swojej stronie internetowej zrobili taki podział. Tu jest AR, tu jest VR, a pomiędzy jest Mixed Reality, oczywiście z checkmarkami, z jakich dobroci czerpie Mixed Reality w kontekście tych dwóch urządzeń. Tych dwóch technologii, AR i VR. W rzeczywistości ta sytuacja wygląda trochę inaczej w kontekście Mixed Reality, bo termin Mixed Reality nie powstał rok czy dwa lata temu, jak HoloLens się pojawiały, tylko powstał już w 1994 roku i Paul Milgram zdefiniował ten termin jako cała przestrzeń pomiędzy światem w pełni fizycznym, a w pełni wirtualnym. Prawdopodobnie część z was widziała już ten slajd, bo już praktycznie od roku powtarzam, że Mixed Reality to jest przestrzeń pomiędzy światem fizycznym, a światem wirtualnym, gdzie na skrajnościach mamy świat w pełni fizyczny, czyli świat bez technologii, idziemy do lasu, patrzymy na ten piękny krajobraz, to jest świat fizyczny. Świat w pełni wirtualny, czyli w pełni virtual reality, to jest taka wizja jak z filmu Matrix. Wszystkie zmysły są zastąpione symulacją komputerową. I teraz tak, to jest slajd, którego używałem ponad rok temu, jak przedstawiałem urządzenia AR i VR na przestrzeni Mixed Reality. I znowu, Mixed Reality to jest przesuwanie się po tej osi, to znaczy jeszcze wtedy headset od Oculusa, który był tylko i wyłącznie desk scale tracking, czyli będąc przy biurku możemy się poruszać, przesuwamy się dalej w kierunku wirtualnej rzeczywistości i wchodzimy na kolejny poziom, mając headset, w którym jesteśmy w stanie za pomocą kontrolerów widzieć też swoje dłonie, czyli to jest inny poziom imersji. I w przypadku augmented reality też tak wyglądała sytuacja. Google Glassy, które tylko i wyłącznie wyświetlają nam obraz i nie mają świadomości przestrzennej, potem przesuwamy się i mamy HoloLensy, które oprócz tych hologramów mają też świadomość, w którym miejscu jest podłoga, w którym miejscu są ściany. Czyli to jest nadal augmented reality z perspektywy technicznej, ale dużo bardziej zaawansowane niż inne headsety. To było rok temu. Ja starałem się zupdate'ować ten slajd i powstało coś takiego. Dużo więcej headsetów AR-owych, biblioteki AR-owe, dużo więcej headsetów wirtualnej rzeczywistości i wydawało mi się, że ten podział będzie zachowany. Będą powstawały urządzenia AR-owe, będą powstawały urządzenia VR-owe. Idealnie w te dwie przegródki da się włożyć te urządzenia, zachowując tą ideę, że w ramach tej przestrzeni można się poruszać. No i w tym momencie, w październiku tego roku, pojawia się informacja od Microsoftu. Już wcześniej też zapowiadali tego typu headsety, ale oficjalnie to są headsety VR-owe, które pojawiły się tutaj. Microsoft nazywa je Mixed Reality Headsets. Oficjalna nazwa tych headsetów to są headsety Mixed Reality. I oczywiście w automatyczny sposób dostałem pytania od znajomych i telefony. Hej Paweł, to Microsoft robi takie nowe HoloLensy i one będą od Acera i one będą za $400, czyli tańsze HoloLensy. Więc ja mówię, no nie. Microsoft nazywa te urządzenia po prostu Mixed Reality. Wtedy wydawało mi się, że tylko i wyłącznie z powodu tego, żeby złapać jakiś nowy termin, który odróżni te produkty od konkurencji. I jak porównujemy te urządzenia, które wspólnie nazywane są Mixed Reality Headsets, to widzimy wyraźnie różnice. HoloLensy są w pełni autonomicznym urządzeniem, mamy pełną możliwość poruszania się w przestrzeni, mapowanie przestrzenne, inputem są po prostu gesty. W headsetach VR-owych mamy też pełną swobodę poruszania się, bo tam już nie mamy żadnych wieżyczek czy zewnętrznych kontrolerów, które mapują naszą pozycję, tylko headset to robi, ale to znowu jest urządzenie, które podpinamy po prostu do komputera, i w przypadku kontrolerów używamy fizycznych urządzeń lub po prostu gamepada. I dlaczego
Microsoft nazywa to wszystko Mixed Reality, dotarło do mnie dopiero, kiedy mogłem pobawić się tymi dwoma urządzeniami i zobaczyć, jak wyglądają interakcje w obu tych systemach. I znowu, żeby nie opowiadać o tym, chciałbym wam trochę pokazać, jak tego typu interakcje wyglądają. W pierwszej kolejności pokażę, jak wyglądają interakcje z systemem na poziomie platformy HoloLens, czyli tego headsetu wzbogaconej rzeczywistości. Spójrzcie, to jest fizyczna ściana, wykonujemy gest, wyświetla nam się menu. Menu, które znamy podobne z Windowsa 10. Tutaj mamy wszystkie aplikacje, z których chcemy korzystać, możemy wrócić do poprzedniego ekranu. To są główne aplikacje przypięte do naszego menu start. Jeżeli włączymy dowolną aplikację, to ona wyskakuje nam z tego menu i w przestrzeni fizycznej te okna jesteśmy w stanie przypinać w dowolnym miejscu. Zobaczcie, tutaj tego nie widać na tym filmie bezpośrednio, bo to nie wy manipulujecie tymi oknami, ale jeżeli bierzemy tego Excela i przyciskamy go do ściany, to on nie przeniknie nam przez tą ścianę. On się po prostu przykleja do fizycznej przestrzeni, która jest dookoła nas. I te wszystkie aplikacje, które tu widzicie, muszę na chwilę sobie zatrzymać, to są praktycznie te same okna, które znamy z naszych urządzeń, które są oparte o system Windows 10, to znaczy to jest Microsoft Edge. Wcześniej widzieliście Excela i tak samo wygląda Store, który jest po prawej stronie. A to jest aplikacja, też Augmented Reality, do wzbogacania sobie przestrzeni dookoła nas. To znaczy aplikacja Holograms, która pozwala nam na wyświetlenie holograficznych obiektów w naszej przestrzeni fizycznej. To znaczy tyle, że możemy tego chomika wyciągnąć sobie z ekranu i wstawić do naszej przestrzeni fizycznej. I znowu, tak jak go postawiłem na stole, nie jesteśmy w stanie przeniknąć poniżej. A teraz zobaczcie, jak wyglądają interakcje w wirtualnej rzeczywistości, też na headsetach, które są oparte o ten sam system. Zobaczcie, poruszamy się po przestrzeni wirtualnej za pomocą kontrolerów. Teleportujemy się, ponieważ prawdopodobnie stoimy w zamkniętej przestrzeni w świecie fizycznym. To jest odpowiednik domu albo jakiejś formy startu, czyli de facto home. I teraz włączamy menu. Widzicie? To jest to samo menu, praktycznie to samo menu z podobnymi interakcjami, które było właśnie na HoloLensach. Też mamy okienko, też mamy listę aplikacji, z których możemy coś wybrać. I potem jak przejdziemy już do konkretnej aplikacji i chcemy ją wyciągnąć, zaraz zobaczycie, co się stanie. Znowu, okienko, takie same, jakie mieliśmy w HoloLensach, tylko tam przypinaliśmy je do świata fizycznego, do przestrzeni fizycznej. Tutaj przypinamy je do przestrzeni wirtualnej. Akurat tu jest zawieszone w powietrzu, ale zobaczcie, jak wygląda moment, w którym włączamy doświadczenie. Wiecie co, pozbędę się tego mikrofonu i skorzystam z backupu. Raz, raz. Okej. Okay. Zobaczcie, wchodzimy w doświadczenie VR-owe z poziomu wirtualnej już przestrzeni, takiego klasycznego home. I jesteśmy wewnątrz dowolnego doświadczenia, takiego jakbyśmy zobaczyli, gdy włączamy jakąś aplikację na Vive i zakładamy headset. I teraz wracamy znowu, teraz już cutscenka, przecięcie. Jesteśmy znowu w tej przestrzeni wirtualnej, tego wirtualnego pokoju, po którym się poruszamy. I tu zobaczycie, z jakiej aplikacji można skorzystać, którą de facto wam przed chwilą pokazywałem, tylko była osadzona w zupełnie innej przestrzeni. Wtedy w przestrzeni fizycznej. Tutaj mamy tego samego typu, tą samą aplikację właściwie w przestrzeni wirtualnej. Czyli hologramy. Widzicie, to jest prawie dokładnie to samo okno, które mieliśmy na HoloLensach, tylko tam w przestrzeni fizycznej. I ta sama biblioteka hologramów, ta sama biblioteka obiektów też służy do dekorowania przestrzeni, tylko w troszkę innym kontekście. Nawet sama nawigacja po tych elementach jest identyczna, jaka była właśnie na HoloLensach. I podsumowując te dwie technologie, tak de facto przestrzeń wokół nas jest tym naszym klasycznym desktopem. To w tej przestrzeni, w której się poruszamy, to w niej wywołujemy wszystkie aplikacje, to w niej wywołujemy wszystkie obiekty i to z tego poziomu wchodzimy głębiej w te doświadczenia. Będąc w tej przestrzeni wirtualnej, wchodzimy na kolejny poziom i dopiero w coś gramy. Czyli nie ma potrzeby, w której włączamy coś na komputerze, zakładamy dopiero headset i się czymś bawimy. To w tej przestrzeni operujemy.
I co ciekawe, nie tylko Microsoft idzie w tym kierunku. Tu jest ewolucja ekranu Home na urządzeniach od firmy Oculus. Najpierw Gear VR Home, który de facto był taką interpretacją płaskiego ekranu, który się wyświetla przed nami. To jest w headsetach VR-owych od Oculusa, gdzie po prostu wskaźnikiem wciskamy konkretne okna, konkretne aplikacje. Później kolejna ewolucja, to już tam to było na Gear VR-ze, to jest już na Oculus Rift, Oculus Home, gdzie jesteśmy osadzeni w jakiejś pseudo-rzeczywistej przestrzeni a la dom, ale ten interfejs to jest nadal płaski ekran, który się przed nami wyświetla i to są gotowe okienka. To równie dobrze mogła być desktopowa aplikacja zamknięta przed nami na ekranie. Ale to, co pokazuje, w którym kierunku Oculus zmierza i dlaczego on jest tak podobny do tego, do kierunku, w którym zmierza Microsoft, to rozwiązanie Oculus Dash, które wygląda w ten sposób. Zwróćcie proszę uwagę, tutaj w tym koncepcie były pokazane te same aplikacje, z których my korzystamy na co dzień, Spotify, Facebook, Messenger, rozmieszczone w przestrzeni nadal sferycznej wokół nas. W headsetach Mixed Reality te wszystkie okna, te wszystkie aplikacje umiejscawiamy w przestrzeni wokół nas, w tych konkretnych miejscach. W VR-ze umieszczamy je w tym wirtualnym domu, w HoloLensach umieszczamy w naszym fizycznym domu, przyczepiamy do ściany Facebooka, przyczepiamy Excela, przyczepiamy inne aplikacje. I dlaczego w tym kierunku zmierzamy, żeby to jakby poprzeć i pokazać, że to jest ten kierunek, który jest jakby, nie ma od tego de facto odwrotu, warto sobie przypomnieć, jak wyglądała historia interfejsów, w dużym skrócie. To znaczy, na początku komunikując się z komputerem, z dowolnym urządzeniem, używaliśmy linii komend. Po prostu wydawaliśmy polecenia i spodziewaliśmy się konkretnej odpowiedzi. Później, gdy to było za mało w pewien sposób, powstały interfejsy okienkowe. Coś, co bardziej symuluje rzeczywistość, którą znamy na co dzień. Coś, co przypomina coś fizycznego. Dlatego to się też nazywało okna, bo wyglądało de facto jak okna. Jeżeli mieliśmy folder, to on wyglądał jak folder. Więc te skojarzenia ze świata rzeczywistego przeplatały się i przeplatają się nadal w interfejsach. Podążamy do tego. Potem były wszystkie próby urealniania tych interfejsów, skeuomorfizm, czyli to, że nasze aplikacje udawały realne obiekty. Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie, żeby aplikacja Notesu nie wyglądała jak kartka papieru właściwie, z wyszywaniem, z liniami, po których możemy pisać, mimo że i tak wpisujemy rzeczy na klawiaturze. A teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie nasze interfejsy wyglądają już jak świat rzeczywisty, ale nadal do kontroli używamy jakiegoś dziwnego przybliżenia w postaci kontrolerów. Nie możemy tych elementów dotknąć. I w naturalny sposób zmierzamy do takiej potrzeby, jak naturalne poruszanie się w przestrzeni fizycznej wokół nas i możliwość dotknięcia tych interfejsów. Dlaczego mówię, że tu jest jeszcze taka przerwa? Bo nie jesteśmy w tym momencie. Ludzie mają wrażenie, zakładając tego typu headsety, że to jest już świat fizyczny, ale de facto nadal są ograniczeni przez brak możliwości sczytania dłoni, jeden do jeden i dotknięcia tych obiektów. Bo de facto dla nas ludzi, tego jak nas ewolucja zbudowała, to przestrzeń jest de facto ostatecznym interfejsem. Nie uczymy się tego, jak otwierać drzwi, nie uczymy się tego de facto, jak powinniśmy usiąść na dany element, ponieważ od dziecka jesteśmy do tego przyzwyczajeni i też ewolucja nas w ten sposób zbudowała. Przestrzeń jest naszym ostatecznym interfejsem. Jak ta przestrzeń wygląda właśnie w kontekście Mixed Reality obecnie? Obecnie to wygląda w ten sposób. Dwa typy urządzeń, jedno AR, drugie Virtual Reality. Jedno Augmented Reality, które operuje w przestrzeni fizycznej, na niej mamy warstwę systemu operacyjnego i jesteśmy w stanie w niej włączyć aplikacje typu właśnie aktualne nasze aplikacje desktopowe, aktualne aplikacje mobilne, aplikacje AR-owe. I takie doświadczenia, które są gdzieś na granicy, podobne do VR-u, ale jednocześnie nie są jeszcze VR-em.
I mamy drugie urządzenie, które jest urządzeniem wirtualnej rzeczywistości, operuje w wirtualnej przestrzeni, ale też mamy warstwę bardzo podobnego, prawie identycznego systemu operacyjnego, w którym uruchamiamy bardzo podobne aplikacje. Nasze obecne, Facebook, Spotify, wszystkie aplikacje, które znamy i doświadczenia VR-owe. Przez to, że te urządzenia już de facto są bardzo podobne do siebie, powstają rozwiązania hybrydowe. Holotour, które jest de facto doświadczeniem VR-owym na headsetie HoloLens. Żeby dobrze z tego korzystać, ja polecam przedgasić światło w pomieszczeniu i wtedy mamy dosłownie VR-owe doświadczenie. No i takie aplikacje jak Holograms, czyli aplikacja AR-owa osadzona w przestrzeni wirtualnej. I skoro te rzeczy są tak blisko siebie, to w przyszłości to, do czego de facto zmierzamy, jakie urządzenie, które byłoby takim prawdziwym urządzeniem Mixed Reality, to są tego typu okulary. Pomysł, w którym mamy headset, w którym operujemy w fizycznej przestrzeni, na systemie operacyjnym, który już widzieliśmy, ale ad hoc w dowolnym momencie mamy możliwość wyciemnienia się, odcięcia się od świata fizycznego i przeniesienia się do naszej przestrzeni wirtualnej w dowolny sposób przez nas wykreowanej. Dzięki temu na wyciągnięcie ręki mamy cały zestaw tych doświadczeń. Aplikacje desktopowe, które znamy, które możemy przyczepić w naszym świecie fizycznym lub w tym naszym azylu wirtualnym, do którego mamy dostęp cały czas pod ręką, doświadczenia AR-owe, VR-owe i wszystkie sposoby takich wymieszanych doświadczeń, bo skoro będziemy mogli się na przykład w przyszłości wyciemnić w tych okularach za pomocą jakiejś polaryzacji i szkła dla przykładu, będziemy w stanie wymazać część świata fizycznego, który jest przed nami i faktycznie podmienić go hologramem. I dopiero w tym momencie to się składa w całość, że Microsoft ze swoimi rozwiązaniami i prawdopodobnie tą samą ścieżką podążą też inne firmy, nie próbują zapełnić tego rynku różnymi urządzeniami, tylko stworzyć urządzenie, które jest naprawdę urządzeniem Mixed Reality i jest w stanie się poruszać po tej przestrzeni. Tak samo jak definicja Mixed Reality to jest wszystko pomiędzy przestrzenią fizyczną a wirtualną, tak samo taki headset, tego typu urządzenie, które powstanie w przyszłości, powinno zaspokajać całe spektrum tych rozwiązań. Jakie czekają nas wyzwania w przyszłości, przy następnych urządzeniach, przy następnych headsetach, które w końcu będą w stanie to zrobić? Bo to trochę brzmi jak science fiction, ale w tym momencie, tak jak mówię, żeby mieć headset VR-owy z HoloLensu, wystarczy zgasić światło w pomieszczeniu. Więc jakie czekają nas wyzwania? To przede wszystkim miniaturyzacja i moc obliczeniowa takich urządzeń. To jest oczywiście ogromny temat. Ja wiem, że ja porównuję headsety, które podpinamy do komputera za 10 tysięcy złotych dla przykładu z okularami o mocy obliczeniowej Surface'a, ale tego typu rzeczy będą się działy. Gdyby ktoś 3 lata temu powiedział mi, że wciśniemy całego laptopa do obręczy, którą zakładamy na głowę, też bym wtedy nie uwierzył. Natomiast ogromne wyzwania są w przestrzeni projektowania i usability. To znaczy te urządzenia w przyszłości muszą bardziej nam się kojarzyć z przyjemną wykładziną, z jakimś fotelem z Ikei, niż z czymś, co wygląda jak laser albo futurystyczna technologia. Przykładem fajnym jest Google Daydream, bo to jest taki headset, z którym raczej nie wstyd pójść, położyć go sobie w Starbucksie czy w jakiejś innej kawiarni obok siebie. I samo nawet zapięcie tego telefonu jest bardzo wygodne na gumkę. To musi być tego typu kierunek. A druga rzecz, same aplikacje, które będziemy tworzyć. W tym momencie, jeżeli tworzymy stronę internetową, jakiś produkt, patrzymy w pierwszym kierunku na rozwiązania mobile'owe, żeby zmieścić się na tego typu ekranie, a potem skalujemy to w górę. Wyobraźcie sobie w przyszłości, że będziemy musieli zaprojektować rozwiązania, które będą gotowe na Mixed Reality. Czyli w tym momencie zastanawiamy się, jak zaprojektować taki ekran, który będzie wygodny, żeby go klikać palcem, ale jak w przyszłości nasza strona internetowa, aplikacja ma wyglądać, jeżeli będziemy mieli do niej dostęp, jeżeli będzie wisiała na przykład tam na ścianie 4 metry ode mnie i jak wygodnie wchodzić w interakcję z tego typu aplikacją. I teraz, jeżeli mówimy o przyszłości, to jest pytanie odnośnie, w ogóle inspiracją do tej prezentacji było takie pytanie, które zadał mi znajomy. Jak w przyszłości będą wyglądały nasze biurka? Jak wyglądała nasza praca? I w momencie, jak teraz sobie nie możemy tego w wygodny sposób wyobrazić, tak samo jak nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić tego przeskoku z telefonów z klawiaturą dotykowych na telefony z dotykowym ekranem, no bo przecież w jaki sposób będziemy pisać SMS-y pod biurkiem, przecież tak dobrze znam moją klawiaturę dotykową, więc klawiaturę z fizycznymi przyciskami. Tak uważam, że w przyszłości nasza cała praca będzie skupiała się na urządzeniu tego typu. Inputem będzie de facto obraz, który jest przed nami,
a sposobem wchodzenia w interakcję z obiektami będą de facto nasze dłonie i możliwość fizycznego klikania obiektów przed nami. I teraz znowu ciężko sobie wyobrazić, jak będziemy z tego korzystać na co dzień, jakie będą aplikacje, ale dobrą porcją inspiracji tak de facto są prace przygotowane przez Jacka Dukaja. To jest bardzo utalentowany pisarz science fiction, polski pisarz science fiction. I w swoich pracach Czarne oceany i linie oporu bardzo ciekawie porusza ten temat. Tylko że on tam nie oddziela od siebie AR/VR, tylko pokazuje taką jedną spójną technologię, która pozwala nam się przenosić w dowolne miejsca i przenosić dowolne doświadczenia do nas. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której za 6-7 lat siedzimy tutaj tak jak tutaj siedzimy, większość z nas już posiada tego typu okulary, tego typu urządzenie, tak jak posiadamy nasze smartfony. Wszyscy widzicie tą prezentację, macie pobraną aplikację, która coś wzbogaca tutaj w przestrzeni i ktoś z widowni dostaje po prostu call od znajomego. Pojawia mu się aplikacja, Skype czy cokolwiek, odbiera połączenie, widzi, że jest to połączenie wideo. Jego znajomy, który siedzi może w Sopocie, gdziekolwiek nad morzem, wbija obok siebie kamerę 360, z której streamuje obraz. Znajomy, będąc nad morzem, widzi na kamerze awatar tego użytkownika, do którego dzwoni. Natomiast użytkownik, siedząc tutaj na sali, po wyciemnieniu się, widzi stream 360 z tego miejsca. Wspólnie patrzą w kierunku falującego morza i z tego typu inspiracją, z tego typu wizją przyszłości chciałbym was teraz zostawić. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Dzięki. Paweł Wróżlewski. Wiem, że wykończyłem Dlaczego czas. Daliśmy cię na sam początek? To potem już teraz tylko wypada po prostu udać się w takim sennym widzie tam do tych stanowisk VR i już oddać się w ogóle tej wirtualnej rozpuście. Pytania do Pawła? Patrz, po prostu wszyscy są nad oceanem. Mówisz o takim interfejsie, gdzie klikamy coś fizycznie rękoma, a nie łatwiej po prostu pomyśleć? O takim interfejsie też mówią teraz. Tak, to jest w ogóle bardzo dobry kierunek. To jest bardzo dobry kierunek, bo teraz jakby najbliżej nam jest de facto do kliknięcia tych poszczególnych elementów, ale bardzo możliwe, że jak już będziemy mieć tego technologię właśnie taką spiętą, to już interfejsy głosowe lub właśnie połączenie bezpośrednio, powiedzmy, z mózgiem, z pomyśleniem w jakiś sposób, co powinno zostać kliknięte, to może się już wtedy wydarzyć. Nie chciałem tutaj zbyt dużo konceptów ze sobą mieszać, ale to w końcu się spotka w jednym miejscu, gdzie de facto twoim systemem operacyjnym, wybieraniem tych aplikacji może już nie być właśnie ekran, tylko sama aplikacja wie, czego ty w tym momencie potrzebujesz. Ale to jest bardzo fajna wizja i ja wiem, że w tym kierunku zmierzamy, tylko nie chciałem przesadzić. To już się dzieje, znaczy są takie produkty lub pomysły na produkt. Nie, no to już są produkty typu Muse albo Emotive. No to są czytniki, znaczy zakładamy na głowę taki hełmo, coś, okulary. No i przy użyciu tego możemy na przykład już sterować samochodzikiem zdalnie sterowanym. No, te rzeczy się dzieją, a jeszcze chciałem częściowo nawiązać do właśnie twojej prezentacji i tego podziału, gdzie jest virtual, gdzie jest augmented. W moim obrazie przyszłości jest właśnie trochę tak jak mówisz, że mamy okulary, które na co dzień używamy, augmented reality, że chodzimy po ulicy, mamy wskazówki z Google'a w prawo, w lewo, coś tam. Mamy chwilę wolnego, przyciskamy guziczek, okulary nam się zaciemniają i to już są okulary wirtualnej rzeczywistości, także... Dokładnie tak. Okej. Bo Alex Kipman, twórca HoloLensów, opowiadając właśnie podczas premiery headsetów właśnie Mixed Reality, wspomniał właśnie, powiedział takie fajne jedno zdanie: devices that can be virtual reality, augmented reality and soon doing both of the things. Po prostu. I potem dalej poszedł z całą prezentacją promującą te urządzenia, ale to jest ta wizja, której oni jeszcze rok temu nie potrafili zakomunikować w odpowiedni sposób, a w tym momencie to się po prostu dzieje. To ja już wiem, czemu nie masz HoloLensów dzisiaj ze sobą, bo ty jesteś już do przodu, już jesteś tym oceanem. Czy jeszcze jakieś pytania do Pawła? To bardzo dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję Paweł Wróżlewski, Senfino.